pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski, weteran z Iraku i Afganistanu. Witam serdecznie, panie pułkowniku. Dzień dobry. Kolejny dzień i kolejny pożar rosyjskiego składu amunicji. Jak czytam w mediach społecznościowych, tym razem ogień pojawił się w Ługańsku, a wraz z ogniem z pewnością pojawiły się bolesne straty. Można powiedzieć, panie pułkowniku, że Ukraina ma, no może nie dobry, ale lepszy moment na froncie, lepszy moment w tej wojnie? To znaczy się na pewno uzyskała zdolność, której jej brakowało, czyli rażenia takich kluczowych elementów newralgicznych w ugrupowaniu rosyjskim, czyli składów amunicji, składów paliwa, stanowisk dowodzenia. Natomiast nie wpływa to jednak w zasadniczy sposób na całokształt przebiegu walk, ponieważ jak wiadomo, to są głównie skutki ostrzału broni precyzyjnej, jaką są zestawy rakietowe HIMARS. Natomiast ich jest tylko 4. Materiały pokazują, że działają one w 2 parach, przemieszczają się wzdłuż linii frontu, ale dalej jest ich po prostu za mało, żeby w istotny sposób zadecydować o wyniku walk. Panie pułkowniku, to w takim razie jakbyśmy mieli wyjaśniać, czym są te HIMARSy? Jak to opisać człowiekowi, który na wojskowości w ogóle się nie zna? HIMARS jest bardzo nowoczesnym zestawem rakietowym amerykańskim, który jako system pozwala razić rakietami, pociskami rakietowymi na odległości bliskie bądź średnie, bliskie w sensie artylerii rakietowej, czyli albo zestaw, mówimy o zestawie M142, które ma Ukraina, czyli zestawy kołowe 6x6, i one dysponują albo 6 wyrzutniami rakiet krótkiego zasięgu, czyli około 80 km, lub można strzelać pojedynczym pociskiem rakietowym średniego zasięgu, czyli 300 km. Broń bardzo mobilna, dlatego że ona jest w stanie przemieszczać się z prędkością po drodze utwardzonej około 80 km na godzinę, zasięg około 500 km, jeśli chodzi o możliwości dojazdu. Tak jak patrzymy, armia ukraińska, tak jak powiedziałem, działa zestawem 2 wyrzutni, do tego zapewne pojazdy amunicyjne. Broń jest o tyle dla Ukrainy przydatna, że jest wysoce mobilna, co oznacza, że może bardzo szybko zająć stanowisko, oddać salwę. Czas przeładowania dla wyszkolonej załogi to jest około minuty nawet. Dla porównania, rosyjskie systemy analogiczne do zestawu HIMARS, czas przeładowania to jest około godziny. Panie pułkowniku, pan mówi, że to jest sprzęt wyjątkowo mobilny, bo jak rozumiem, to jest klucz. Czyli przyjeżdżamy, rozkładamy, wykonujemy nasze zadanie i zmieniamy pozycję. Bardzo szybko. Dokładnie. W tej chwili tak. W tej chwili dla Ukrainy problemem jest tak zwany ogień kontrbateryjny strony rosyjskiej, czyli ogień w odpowiedzi. Czyli jeżeli armia ukraińska używa, powiedzmy, haubic M777, które są ciągnione z informacji, które publikował sztab generalny ukraiński, wynika, że Rosjanie są w stanie przykryć ogniem artyleryjskim artylerię ukraińską, jeżeli ona bardzo szybko po otworzeniu ognia nie zmieni stanowiska ogniowego. W przypadku wyrzutni HIMARS praktycznie przykrycie ogniem po oddaniu pojedynczej salwy jest niewykonalne. Stąd jest to na tyle atrakcyjna dla Ukrainy broń. Panie pułkowniku, a jakie obiekty Ukraińcy mogą niszczyć tym sprzętem? No i jakie powinni niszczyć tym sprzętem? Gdzie go powinni wykorzystywać? To znaczy się, w zasięgu 70-80 km trzeba też pamiętać, że ta wyrzutnia nie będzie strzelać na 70-80 w głąb ugrupowania, ponieważ ona, no raczej Ukraińcy unikają, żeby ona dojeżdżała dosłownie do linii styczności wojsk, bo to naraziłoby ją na straty, ale zapewne te 50 km w głąb może strzelać, czyli 20 w głębi własnego ugrupowania, 50 w głąb rosyjskiego, i na tej głębokości są w stanie razić stanowiska dowodzenia do szczebla
nawet być może Arminego, dlatego że Rosjanie te stanowiska dowodzenia mają bardzo mocno wysunięte do przodu. Składy amunicji szczebla mniej więcej dywizja, bo te centralne składy są jednak oddalone bardziej. Natomiast co jest ciekawe, obecnie Amerykanie obiecują też pociski rakietowe średniego zasięgu, czyli 300 kilometrów. I wówczas strona ukraińska byłaby w stanie razić wszystkie, dokładnie wszystkie cele, które jak gdyby biorą udział w walce. Czyli od stanowisk dowodzenia przez składy paliwa, przy czym mówiąc o składach paliwa, bardzo atrakcyjnym celem są stacje przeładunkowe, czyli tam, gdzie stoją cysterny z paliwem. Nie składy polowe, ale właśnie składy przeładunkowe, czyli mówiąc po prostu tam, gdzie paliwo jest odpompowywane z zestawów kolejowych i dalej jest jego dystrybucja na pole walki. No i składy amunicji, przy czym zasada jest taka, że im skład amunicji bardziej oddalony od linii walk, tym on jest większy i tym jest atrakcyjniejszym celem. Stąd panie pułkowniku, ten dystans rażenia ma znaczenie. I panie pułkowniku, taka utrata czy właśnie paliwa, czy amunicji jest bolesna? Bo jest trzeba będzie dowodzić, kluczowa. Bo to jest kluczowa. Dlaczego? Tak. Dlatego, że jak gdyby nie gromadzi się amunicji z jakimiś olbrzymimi nadwyżkami. Właśnie po to, żeby w przypadku trafienia nie stracić jej zbyt wiele. Czyli wyobraźmy sobie, że Rosjanie planują atak i zanim on się zacznie, pociski wystrzelone z Hajmarsów trafią składy amunicji, trafią składy paliwa. Co prawda Rosjanom starczy amunicji na pierwszą fazę tego ataku, czyli tej amunicji rozproszonej już przy środkach ogniowych, ale już żeby ją uzupełnić w kolejnej fazie, tej amunicji i paliwa zbraknie. Panie pułkowniku, ale jak rozumiem z pana słów, to nie jest tak, że zniszczenie składu amunicji czy dostaw paliw jest przełomowe dla całego konfliktu. Jest oczywiście ważne, ale to nie przeważa. Nie, zdecydowanie nie, dlatego amunicja, składy paliw, one są jednak rozproszone i to nie jest tak, że zniszczenie jednego całkowicie zmieni sytuację na dłuższy czas. To nie upośledza w sposób trwały zdolności rosyjskich. One je ogranicza, ale nie upośledza. Gdyby tych wyrzutni było około 50, to wtedy można by rzeczywiście logistykę rosyjską upośledzić na dużym obszarze i na dłuższy okres. A jest, panie pułkowniku, jakakolwiek szansa, że tych wyrzutni będzie 50? Na razie trudno mówimy tylko o kilku powiedzieć. Sztukach. Gdybym miał to oceniać, to sądzę, że tak, że finalnie te wyrzutnie jednak na Ukrainie się znajdą. Dlatego, że są rodzaje uzbrojenia, które zmieniają obraz konfliktu. I w przypadku Ukrainy pojawienie się wyrzutni HIMARS w dużej ilości, one mogłyby zmienić obraz tego konfliktu właśnie. Panie pułkowniku. O czym myślę, że na przykład Amerykanie doskonale wiedzą. No, pytanie, czy doskonale wiedzą i czy z tej wiedzy pójdą później akcje. Bo to bardzo często Ukraińcy mają pretensje do wszystkich swoich partnerów, że deklaracje deklaracjami, a te dostawy sprzętu albo powoli, albo wcale. No, pan redaktor wie, ja już mówiłem wielokrotnie, że to, co płynie na Ukrainę, to jest bardzo często kroplówka, nie transfuzja. Taką transfuzją były na przykład czołgi, które Ukraina otrzymała od nas, bo to była duża ilość w bardzo krótkim czasie. Więc dostawa sprzętu dużej ilości w krótkim czasie, ona jest w stanie zmienić obraz walki. Natomiast ten sprzęt się wykrusza. Ukraina ma olbrzymie straty. Tak ostatnio się pojawiły dane mówiące o 700 środkach artyleryjskich, które straciła Ukraina. Trzeba pamiętać, że wyjściowo mieli niewiele ponad 1000, około 400-500 czołgów, czyli mniej więcej połowa stanu wyjściowego, z tym, że akurat czołgi armia ukraińska sobie uzupełniła. Bojowe wozy piechoty różnych typów w granicach 1300, straty sięgające w brygadach pierwszej linii rzędu 50% stanów
wyjściowych, więc to są bardzo duże straty i Ukraina ciągle kupuje czas, czekając na nowoczesną broń, kosztem życia własnych żołnierzy przede wszystkim. To panie pułkowniku, ja zapytam, ile tego czasu jest, biorąc pod uwagę i takie straty, i takie problemy? Znaczy, Rosja nie osiąga swoich celów, bo często słyszymy, Ukraina przegrywa wojnę. Ukraina jak gdyby wygrywa się wojnę poprzez realizację celów. I taktycznie Rosjanom te cele się udaje realizować, ale tak, nie w czasie, w jaki planują, nie kosztem, jakim planują, i oni je ciągle ograniczają. Czyli na samym początku mieliśmy bardzo dużo, potem średnio, a teraz jak gdyby zupełnie malutko. Natomiast no nie można się cały czas bronić. Jeżeli armia ukraińska nie przejdzie do kontrofensywy, to będzie wykrwawiana jeszcze miesiącami, bo Ukraina jest w stanie walczyć jeszcze miesiące, ale będzie to no, rzeka krwi, mówiąc obrazowo. To panie pułkowniku, co musiałoby się stać, żeby Ukraińcy zaczęli przeważać? To właśnie wszystko dotyczy sprzętu? Musieliby osiągnąć zdolność do kontrofensywy, czyli posiadać, ja tak w swoim czasie to wyliczałem, do wykonania takiej ofensywy na poziomie, która zmieni obraz strategicznie. Nie chodzi o taką wąską ofensywę, gdzie tam Rosjanie są trochę zepchnięci, potem oni z powrotem Ukraińców przepychają. Do takiej ofensywy strategicznej potrzeba, by zaangażować mniej więcej 9 brygad około, 9-10 brygad, czyli mniej więcej 40 tysięcy żołnierzy. I to brygad, część z nich musiała być brygadami zupełnie świeżymi, to oznacza, że one musiałyby dostać zupełnie nowy sprzęt. Dzisiaj widziałem informację, że być może trafią nasze czołgi PT-91, No to taka transfuzja sprzętu w tej ilości dałaby możliwość do przygotowania tej ofensywy, ale jeszcze pozostały sprzęt, tak? Artyleria, amunicja, logistyka cała. To by musiało napłynąć obok czołgów również. I trzeba powiedzieć, panie pułkowniku, szczerze, że na dzisiaj Ukraina nie ma tych sił, żeby prowadzić kontrofensywę, nie ma tych sił, żeby odbijać tereny, które zostały utracone. Panie redaktorze, szczerze to tak naprawdę nie wiem, bo Ukraina twierdzi, że kontrofensywa będzie. Z całą pewnością brygady ukraińskie szkolą się specjaliści poza granicami Ukrainy, więc te przygotowania trwają. Natomiast jaką zdolność osiągnęli, to jest to jedna z najbardziej tajnych informacji, jeżeli chodzi o Ukrainę, więc trudno mi powiedzieć, ale no, oceniając sprzęt, który płynie dla Ukrainy, myślę, że jednak ta letnia ofensywa, jeżeli ona nawet będzie, to nie będzie tak duża, jaką ja bym sobie wymarzył. Więc odpowiadając, częściowo być może mają, ale nie w takiej ilości, żeby zmienić obraz całościowego pola walki. Panie pułkowniku, to ostatni wątek. Skoro rozmawiamy o sprzęcie, który dociera do Ukrainy, to ja zapytam o polskie kraby, które też mają pomagać Ukraińcom. Ukraina dostała od nas nie tylko kraby, bo dostała cały zestaw z systemem naprowadzania, z radarami artyleryjskimi i ten dywizjon sprawdza się bardzo dobrze. I on jest bardzo mobilny, skuteczny. On stanowi taki kompletny zestaw do prowadzenia ognia oraz z możliwością wykrywania celów. I jest to z całą pewnością sprzęt, którego Ukraina potrzebuje i dla Ukrainy bardzo atrakcyjny. Zresztą opinie od żołnierzy ukraińskich są bardzo, bardzo pozytywne. Panie pułkowniku, to znów pytanie laika. W takim razie, co to za pojazd? Co on daje na froncie? To znaczy się artyleria lufowa, czyli tu mówimy o artylerii 155. Ona jak gdyby stanowi, bo przedtem mówiliśmy o artylerii rakietowej. Teraz mówimy o lufowej. Zarówno jedne środki ogniowe, jak i drugie mają swoje przeznaczenie. I w przypadku artylerii lufowej przede wszystkim można prowadzić ogień
salwowy, rozproszony, gdzie stanowiska ogniowe, 18 dział, mogą być relatywnie rozproszone, razić albo kilka celów punktowych, albo koordynować ogień w jednym punkcie. Przy czym akurat do krabów amunicji precyzyjnej my nie mamy, ale gdyby się taka pojawiła, to jeszcze zdolność rażenia wzrosłaby. Natomiast no, artyleria lufowa ma zasięg relatywnie krótszy niż artyleria rakietowa, ale duży plus, amunicja do nich jest łatwiej pozyskiwalna, tańsza, łatwiejsza do przewożenia. Trzeba pamiętać, że w przypadku artylerii rakietowej, no to jednak mówimy o zestawach wielkogabarytowych, które takiej mobilności jak artyleria lufowa nie osiągną, jeśli chodzi o amunicję. I to nam tłumaczył, bardzo szczegółowo tłumaczył pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia. Dziękuję.